Wysoka Izbo, po tych hołdach pełnych pustosłowia wobec Brukseli parę konkretów. Pierwsze półrocze tego roku, tak zwana prezydencja belgijska, to dalsze ciągłe obniżanie znaczenia unijnej gospodarki i atrofia podstawowych obszarów życia społecznego i cywilizacyjnego. Skupię się na kwestiach zasadniczych, dla ortodoksów unijnych po prostu dogmatycznych. Pierwszy dogmat: praworządność równa się wolność, równa się demokracja. To jest, szanowni państwo, to są pojęcia absolutnie różne znaczeniowo i zakresowo. Nie można ich od tak po prostu na jednym wydechu łączyć. Zakres wolności jest w Unii drastycznie ograniczany, a przymus do zachowań dalekich od wielowiekowego dorobku cywilizacyjnego wspiął się na wyżyny osiągalne tylko przez systemy, zdawałoby się, szczęśliwie minione. Cywilizację łacińską, opartą na trzech filarach, jakimi są greckie podejście do prawdy, rzymskie prawo i chrześcijańskie wartości, zastępuje cywilizacja niezrównoważonego rozumu, polegająca na zaprzeczaniu pojęcia obiektywnej prawdy, na respektowaniu przyjmowanego metodą głosowań stanowionego prawa oraz wdrażaniu z iście szatańską zaciętością antywartości, co w tej Izbie mogliśmy podziwiać wielokrotnie, chociażby podczas debaty w sprawie możliwości mordowania najmłodszych Polaków w łonach ich matek. Właśnie Belgia to forpoczta tej antycywilizacji. Drugi dogmat pseudoreligii, marksizmu, klimatyzmu. Pierwsze półrocze 2024 roku to dalsze pogrążanie naszej ojczyzny w odmętach pseudonauki, dzięki której nasi rodacy mają obowiązek wierzyć w rozliczne gusła i zabobony. Wymieńmy niektóre. Tak zwana zielona i sprawiedliwa transformacja. Samo to określenie jest już obarczone błędami i kompletnym niezrozumieniem, bowiem odejście od konwencjonalnej energetyki czy też użytkowania normalnych samochodów i bezsensowna konieczność liczenia tak zwanego śladu węglowego wcale nie spowodują stanu powszechnej szczęśliwości, lecz wręcz przeciwnie. W Polsce na przykład stoimy wobec przymusu zamknięcia polskich kopalń węgla kamiennego i jak wszystko na to wskazuje, znacznie szybszego niż to zapowiadano, zamknięcia części elektrowni konwencjonalnych, w tym elektrowni Rybnik, już zaraz, bo w przyszłym roku. A w perspektywie czekają nieposiadające planu naprawczego Łaziska, Sierszak, Łagisza, Jaworzno i nawet Bełchatów. Jutro na ten temat konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli załóg elektrowni. Zamykanie elektrowni węglowych najprawdopodobniej spowoduje z kolei konieczność wcześniejszego zamknięcia kopalni węgla kamiennego, gdyż te nie będą miały podstawowego profilu klienta, czyli elektrowni. Tak więc tak zwana mapa drogowa zamykania po wielu stuleciach polskiego górnictwa węgla kamiennego zostanie dramatycznie skrócona. Ostatnie przewidziane do zamknięcia kopalnie Chwałowice, Jankowice przestaną fedrować znacznie wcześniej niż w roku 2049. Efekt? Wiatraczki, solary, ale brak energii. Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, bezemisyjność. Kolejne dogmaty, zaklinanie konkurencyjności. Jakżeż obłudnie i kłamliwie brzmi tutaj wzmocnienie konkurencyjności. Dotyczy to europejskiego przemysłu. Innymi słowy, drastyczny wzrost kosztów związany z koniecznością wdrażania zbędnych z biznesowego punktu widzenia, a wręcz szkodliwych inwestycji, ma spowodować wzrost konkurencyjności? Jaki zamroczony umysł mógł spowodować akceptację takiej bzdury? Na szczęście w sukurs duszonym przedsiębiorcom przychodzi samo życie i nawet tak renomowani przedstawiciele światowego przemysłu, jak wielka trójka niemieckich producentów samochodów, Volkswagen, BMW, Mercedes, nie jest w stanie wygrać ze zdrowym rozsądkiem. Samochody elektryczne podczas powodzi? Widzicie to państwo oczami wyobraźni? Czwarty. Nowomowa, znana z czasów sowieckich, powraca szerokim strumieniem. Wdrażane są dogmaty semantyczne. Dla zilustrowania kilka przykładów. Zielona, cyfrowa i odporna przyszłość. Zharmonizowane usługi informacji rzecznej. Sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa transformacja. Cybersolidarność. Nawet wciskane tu, w tej Izbie, feminatywy są przejawem redukcji intelektualnej tego nowego unijnego języka. Rozbrzmiewające tu i ówdzie pseudonowoczesne słowotwórstwo brzmi dla Polaków rozmiłowanych w ojczystej mowie jak jazda gwoździem po szkle. Odnosi się wrażenie, że stosowana głupawa nowomowa
służyć ma ukryciu intelektualnej nędzy stojącej za wspomnianym zamieszaniem pojęciowym. Pakt migracyjny, totalny brak bezpieczeństwa. Jakie są narzędzia przegranej Unii Europejskiej wobec wyzwań współczesnego świata? Wspólna polityka rolna jako betonowe koło ratunkowe dla naszego rolnictwa. Protesty w całej Unii Europejskiej. Wspieranie Ukrainy kosztem polskich rolników. Przygotowanie pod nowe traktaty i wytrącenia sobie z rąk jedynego potencjalnego narzędzia przed całkowitym rozmyciem naszej niepodległości, jakim jest prawo weta. Działanie na szkodę polskich firm transportowych. To właśnie podczas prezydencji belgijskiej doszło do rozległych protestów polskich przewoźników. Zetknęliśmy się z trzema grupami problemowymi dla transportowców. Limity na przejazdy kierowców Unii Europejskiej dla Ukraińców, e-kolejka Ukraińców, tanie przejazdy kabotażowe na terenie państw Unii, alibi dla kierowców z Ukrainy przed powołaniem do wojska. Konkluzja generalna. Unia Europejska wchodzi z buciorami we wszystkie obszary naszego życia, wymuszając pod płaszczykiem coraz bardziej skomunizowanej ideologii, działania wbrew zdrowemu rozsądkowi, podnosząc drastycznie koszty funkcjonowania mieszkańców. Jako stary działacz antykomunistycznej opozycji, komunie zawsze powtarzam: nie!